Nissan na rynku elektromobilności jest obecny od blisko 10 lat. Z tego względu na całą tą kwestię, którą się patrzy w zupełnie inny sposób niż na przykład większość producentów, którzy wprowadzają swoje samochody dopiero do oferty. Oczywiście sercem całego elektrycznego ekosystemu Nissana jest Nissan Leaf, czyli najpopularniejszy samochód elektryczny na świecie, również w Polsce. Sam Nissan Leaf, już drugiej generacji wprowadzonej w tym roku, oferuje już zasięg blisko 300 km, który wystarcza w zupełności na podróżowanie w codziennym użytkowaniu, a nawet na dłuższe wyjazdy w kwestii ekstremalnej, nawet na dojechanie do Japonii, co udowodnił Marek Kamiński, który właśnie dotarł do Japonii, Nissan Leaf i już wraca. Jednak jak mówiłem, kwestia jest szersza, bo to samochód jest sercem elektrycznego ekosystemu, jednak jest to cała kwestia znacznie bardziej rozbudowana. Przede wszystkim elektryczny ekosystem to jest też utrzymywanie energii, bilansowanie systemu energetycznego, w czym pomagają takie systemy jak Vehicle to Grid, który mamy dzisiaj nawet obecny na... Jest to system dwukierunkowego przesyłu energii, który sprawia, że samochód nie jest tylko środkiem lokomocji, a tak naprawdę mobilnym punktem energetycznym, który pozwala na przykład zasilić dom w trakcie na przykład blackoutów. Jest to system wymyślony w Japonii właśnie ze względu na różne kwestie seismologiczne w tamtym kraju, więc na przykład jeśli brakuje nam prądu w domu, na przykład możemy zasilić biuro czy dom za pomocą samochodu. Są takie systemy jak X-Story, czyli wspieranie z fotowoltaiką, magazynem energii zbudowanym właśnie z akumulatorów Nissana Leaf, który sprawia, że tak naprawdę jesteśmy niezależni energetycznie i samochodem jeździmy tak naprawdę za darmo, a przy różnych kwestiach prawnych, na przykład w innych krajach, możemy wręcz tą energię odsprzedawać do sieci, czego na przykład przykładem jest Dania, gdzie klienci flotowi w programie partnerskim już po prostu odsprzedają energię i tak naprawdę zarabiają na jeżdżeniu samochodami elektrycznymi. Jak bardzo wydajne są te akumulatory, pokazuje Amsterdam, znaczy stadion Ajaxu Amsterdam, w którym właśnie zrekultywowane i nowe akumulatory Nissana Leaf zapewniają backup energetyczny na wypadek właśnie większych imprez, gdzie ten zużycie energii jest maksymalne i pomaga to właśnie bilansować cały system energetyczny. Więc z tego właśnie względu samochód jest tylko jednym z elementów tego systemu, dzięki czemu właśnie Nissan patrzy na całą kwestię szerzej, co pozwala właśnie oferować już rozwiązania wspierające cały system elektroenergetyczny, a nie tylko zapewniający środek lokomocji z punktu A do punktu B.